Przez następne 7 dni nie będę ładował telefonu. W sensie nie będę ładował telefonu prądem z gniazdka, ale będę z niego korzystał. Co byście zrobili, gdybyście byli w miejscu odciętym od cywilizacji? Ale tak totalnie odciętym od cywilizacji. Bez prądu. Ja nie mówię, że telefon jest mi potrzebny do kontaktu z ludźmi, bo to jest do przeżycia. Ale tydzień bez TikToka? Tydzień bez Instagrama? Jak żyć, skoro bateria w telefonie wytrzymuje niecałe 24 godziny? A w takim miejscu elektryczności i gniazdka z prądem brak. Postanowiłem więc, jak niektórzy celebryci, czerpać energię ze wszechświata. A konkretnie to ze słońca. Sprawdzimy, czy taka ładowarka solarna ma sens. Jak bardzo jest wydajna, ile potrzebuję, żeby naładować mój telefon, no i czy w ogóle uda wytrwać mi się w postanowieniu i korzystać z promieni słonecznych jako zasilania mojego smartfona. Zacznijmy i niech nastanie dzień pierwszy. Jest godzina 8:29 i mamy 4% baterii. Ale mamy też to. I to naładuje nam telefon ze słońca. Tutaj wpinamy kabel. Tutaj mamy zaślepkę, bo mamy dwa porty. Podłączamy sobie telefon i umieszczamy go sobie na przykład w tej półeczce. I zabieramy na słońce. Jak wystawimy do słońca, to widzimy tutaj na wyświetlaczu natężenie, z jakim jest ładowane. Przy stawie mamy taki haczyk. Ja sobie to wykorzystałem i powiesiłem temat na balkonie. Mamy dzisiaj taki fajny, słoneczny, poranny vibik. Na zewnątrz też jest bardzo przyjemnie. Ale zobaczymy w dalszej części tego eksperymentu, czy eksperymentu. To nie jest eksperyment, w dalszej części tego challenge'u. Jak sytuacja się podzieje, jeśli nie będzie takiej ładnej pogody. Bo generalnie patrząc na prognozy, jeszcze parę dni będzie w miarę słonecznie, a później już tak kolorowo nie będzie. A swoją drogą zobaczmy, bo już jest godzina 9:10 i zobaczymy, ile procent udało się naładować tej naszej ładowarce słońcu. 27%. Ej, dobra. Mamy godzinę 10:49 i muszę wyjść na chwilę z domu, więc biorę ze sobą telefon. I naładowało mi go do 39%. No ale wiem, że to mi braknie do końca dnia, więc żeby nie tracić tego pięknego słońca, jaki mamy, wykorzystam sobie powerbank i podładuję w międzyczasie powerbank, kiedy mnie nie będzie. I ja będę miał wtedy, w razie czego, backup mocy wciąż ładowany tylko i wyłącznie ze słońca. A teraz nadszedł ten cudowny moment, żeby napisać komentarz lub zasubskrybować ten kanał, żeby zmotywować nas do działania i żeby nie przegapić żadnego filmu. Będę bardzo wdzięczny. Mamy godzinę 13:50, wróciłem do domu, ale już słońca nie mam. Nie mam słońca już tutaj na balkonie, bo ono jest tylko do południa, bo tak mam balkon wschód, no i nie ma. Ale z racji tego, że sobie naładowałem powerbanka, no to już sobie wykorzystam temat i doładuję telefon, bo aktualnie mam 20%. Myślę, że to wystarczy do końca dnia. I pierwszy dzień tak jakby za mną. Gwoli ścisłości, ten powerbank ma pojemność 10 000 mAh. I jak ja go zacząłem ładować słońcem, to miał jedną kropkę i naładował się na dwie kropki. Więc na dzisiaj powinno mi wystarczyć. No dobra. Aktualizacja. Mamy 21:30 i mam 86% baterii. Czyli całkiem niezły wynik. Jest szansa, że się rano obudzę, bo będę miał naładowany telefon, czyli budzik. Także pierwszy dzień życia ze słońca mojego telefonu całkiem dobrze się spisał. Ale żeby się zabezpieczyć, no bo różnie może być, wystawię sobie tą ładowarkę od razu na balkon. Podłączyłem sobie już tutaj powerbanka i akurat korzystając z tego, że mój balkon jest po wschodniej stronie, to będzie mi się ładowało już od wschodu słońca, kiedy ja jeszcze będę smacznie spał. A jak sobie wstanę, no to sobie podłączę telefon. I w ten oto sposób będziemy totalnie niezależni od dostaw prądu i będę mógł siedzieć na Instagramie bez względu na to, czy mam prąd w domu, czy nie. Ale żeby ten film nie był taki
nudny, że codziennie będę tylko wam opowiadał o tym, patrzcie, ładuję telefon, patrzcie, nie ładuję. Mam też do pokazania wam kilka powerbanków. Jest tu parę ciekawych opcji i jeden mega zawód. I to powiem wam, że aż przykro mi się zrobiło, że tak mogłem się zawieść. Tym bardziej, że ta firma sprawiła mi mega radość i mega zawód jednocześnie dwoma różnymi produktami. Ale o tym już opowiem wam jutro. Dobranoc, idę spać. No i dzień dobry, witam. Mamy nowy dzień i powiem wam, że totalnie mi się nie chciało wstawać, ale jest dobry znak, bo jest od rana piękne słońce. No i mam nadzieję, że mój powerbank został naładowany na maksa, bo dzisiaj pewnie znowu nie uda mi się podładować telefonu tak bezpośrednio, bo muszę zaraz iść, a mamy godziny, nie wiem, tu jest 9:03, ale mam jeszcze chyba jakieś 50% baterii. Więc co tu dużo gadać, czas zrobić sobie szybką kawkę i pokażę wam pierwszego powerbanka, pierwszego z 5 bodajże, które dzisiaj zobaczycie. Jest to powerbank firmy Fresh & Rebel. Jego pojemność to 12 000 mAh, więc całkiem sporo. To co się rzuca w oczy, to jego opakowanie. Mamy wrażenie, że jest to produkt takiej wysokiej klasy, produkt premium, który moim zdaniem świetnie nada się na prezent. Na prezent dla kogo? Zaraz się dowiecie. Otworzymy. Wygląda on mniej więcej w ten sposób. Mamy tutaj dwa porty ładowania, USB typu C oraz USB typu A, czyli takie nasze standardowe. I dzięki temu możemy korzystać z tych dwóch portów równocześnie, ładując dwa telefony w tym samym czasie. To, czym się producent tutaj szczyci, to że on ma wbudowane szybkie ładowanie. I może naładować iPhone'a do 50% zaledwie w 30 minut. Swoją drogą ciekawe, czemu oni są tak tutaj mocno skoncentrowani na iPhone'ach, nie? Że nawet na opakowaniu jest, że naładujemy iPhone'a, a nie po prostu jakiś telefon. Ale być może zrobili badania właśnie na urządzeniach firmy Apple. No, a dla kogo moim zdaniem ten powerbank jest? No, wydaje mi się, że jest to bardzo taki kobiecy design. Ja, gdybym był kobietą, to chyba bym się cieszył z takiego prezentu, bo jest też praktyczny. Powiem wam, że to jest taki trochę upierdliwy pomysł, jeśli chodzi o kwestię ładowania telefonu tylko ze słońca. Bo cena tego panelu fotowoltaicznego to jakieś chyba 700 zł. Więc generalnie, gdybym miało stać za tym coś takiego w stylu, że wiecie, kupuję to, żeby zaoszczędzić pieniądze, żeby mniej śladu węglowego zostawiać na swoim świecie, znaczy się na naszym świecie, swoją osobą, no to nie, to w ogóle nie w tym rzecz i nie ma to najmniejszego sensu. Ale jeśli byłbym wyczynowcem, jeździłbym, nie wiem, w dalekie trasy na rowerze, mieszkał pod namiotem, podróżował kamperem i takie aktywności outdoorowe stosował w swoim życiu i no to kurde sztos, bo wiecie, ja ładuję smartfony, ale możemy równie dobrze ładować jakieś żarówki, w sensie lampki, które się nam przydadzą, no i powerbanki, nie? Z powerbanków możemy zasilić już całkiem sporą ilość rzeczy. No i teraz już powoli można wejść do rudy. Powiem wam, że długie włosy są spoko, lubię je, ale to ile z nimi jest pieprzenia się, to jest głowa mała. Zacząłem rozumieć kobiety, odkąd mam długie włosy, że one mają jeszcze dłuższe, nie potąd nieraz. To nie jest łatwa sprawa. Mamy godzinę 15:11 i jest 8% baterii. Więc czas podładować. Zobaczmy, jak tam nasz powerbank, czy się naładował. Dobra, mamy 3 kropki z 4, więc nie jest źle. W sumie to jestem zabezpieczony tak jakby chyba na 2 dni, bo dzisiaj sobie naładuję raz na pewno cały telefon, a potem będę miał pewnie jeszcze, że z dwa ładowania powinny być. Jedno na pewno, więc do przodu. I w ten oto sposób mijały kolejne dni mojego życia ze słońcem. Miałem taki już wypracowany schemat, więc ładowałem sobie telefon co rano, ponieważ nie chciałem się ładować go o 12 po drugiej stronie mieszkania, więc co wieczór zostawiałem sobie ładowarkę z powerbankiem na balkonie. Słońce już od rana, wtedy kiedy ja spałem, zaczęło ładować moje sprzęty, a kiedy musiałem wyjść, no to brałem tego powerbanka ze sobą
a kiedy siedziałem przed komputerem, no to podłączałem sobie telefon bezpośrednio do ładowarki solarnej. I wszystko przebiegało pięknie, do czasu aż nie nastał dzień, w którym zabrakło słońca. Ale wcześniej opowiem Wam o dwóch kolejnych powerbankach. Mamy dwa małe sprzęty, które są bardzo ciekawą propozycją dla posiadacza iPhone'a. Dlaczego? Dlatego, że one zostały skonstruowane głównie właśnie dla tego typu telefonu. Dla iPhone'a od 12 w górę, ponieważ świetnie współpracują z MagSafe, który jest właśnie w tych telefonach. Dzięki czemu możemy sobie ładować nasz smartfon bezprzewodowo, przyklejając jedynie tego mini powerbanka do plecków. Ich pojemność zarówno jednego i drugiego, jeden to jest firma Hama, drugi to jest firma Xtorm. Tej firmy w ogóle jest nasza ładowarka solarna. Ale jeśli nie posiadamy iPhone'a, a chcemy mieć takiego małego, kompaktowego powerbanka, nic nie stoi na przeszkodzie. Możemy ładować również nasze telefony bezpośrednio, korzystając z kabla. No to co? Wróćmy teraz do pochmurnego dnia. Generalnie sytuacja wygląda następująco. Tu jest pochmurnie, pochmurnie, tam coś się przebija, słońce. No i zobaczymy, czy ono wyjdzie, czy nie, ale ja telefon wrzucam do ładowania. I w tym momencie cały misterny plan, wiecie gdzie. No niestety, przy takim zachmurzeniu ta ładowarka miała jakiś dziwny problem z moim telefonem. I dokładnie widzicie to teraz tutaj na obrazku. Przecinała, tak jakby łapała, ale nie ładowała. Się tak ładowała co sekundę. I testowałem to na różnych kablach, bo na początku myślałem, że to jest kwestia kabla, ale nie, to nie była kwestia kabla, to po prostu tak było. Co ciekawe, jeśli chodzi o kabel USB typu C i ładowanie powerbanka, no to łącze było stabilne i ładowało go co prawda z bardzo małą mocą, no bo pochmurno i słońca nie było, ale generalnie udało się ładować. Tylko że no, cały ten test nie udałby mi się, gdybym nie miał tych wszystkich powerbanków, które miałem po prostu, które wam pokazuję tutaj w trakcie tego filmu, bo wykorzystałem sobie je, no i dzięki temu mogłem mieć dalej energię z tych innych źródeł. Ale gdyby nie to, to bym poległ, bo nie byłem na to przygotowany na tyle, żeby wystarczyło mi mocy. Jeśli słońca brak, no to mamy problem. I nadszedł czas na finalny powerbank. Sprzęt, z którego swoją drogą korzystałem bardzo dużo, a jednocześnie sprawił mi mocny zawód, ponieważ jest to również firmy Xtorm, czyli tej samej firmy, która zapewniła nam ładowarkę solarną, dzięki czemu mogliśmy przeprowadzić ten test. I ten powerbank w sobie również ma bardzo mini panel solarny. Myślałem, że skoro ta nasza ładowarka duża jest całkiem wydajna i naprawdę jestem zadowolony z efektów, jakie uzyskałem z jej pomocą, to że to będzie ok. Liczę się z tym, że to jest zdecydowanie mniejszy panel i że naładowanie telefonu, naładowanie powerbanka samego w sobie potrwa znacznie dłużej, ale nie spodziewałem się, że aż tak długo. Miałem tego powerbanka wystawionego na słońce przez wiele godzin, codziennie, przez kilka dni i niestety praktycznie nie zauważyłem wzrostu mocy, jeśli chodzi o poziom naładowania. Być może ten panel jest tylko po to, żeby zasilić lampkę, którą on posiada. No i okej, być może to jest to zastosowanie, a ja liczyłem na więcej i dlatego czuję zawód, może niepotrzebnie, ale mówię wam po prostu o swoich odczuciach. Dużym na pewno plusem jest konstrukcja tego powerbanka. Ona jest tutaj wodoodporna, on ma tutaj takie uszczelki, sprawia wrażenie takiego właśnie odpornego na wstrząsy i na takie wyprawy. Dlatego też nie bałem się wrzucać go na balkon, kiedy ja sobie spałem, żeby on sobie wisiał tam całą noc. I więc mimo, że duży zawód, bo liczyłem na więcej, to nadal korzystałem z niego najczęściej. Więc sami sobie odpowiedzcie, czy to jest sprzęt dla was. Ale jeśli liczycie, że ten panel słoneczny będzie ładował wam telefon z jakąś zawrotną wydajnością, zapomnijcie. W ten sposób to nie działa. Podsumowując,
Mamy szeroki przekrój powerbanków w dzisiejszych czasach i to jest piękne, że możemy mieć sprzęt, który jest elegancki, który jest dostojny. Możemy mieć minimalistyczny sprzęt, który jest przystosowany do danego rodzaju telefonu i świetnie z nim współgra. Możemy mieć sprzęt, który nadaje się na wyprawy. Dawniej powerbanki to były po prostu banki energii, gdzie producenci nie wczuwali się zbytnio w jakieś dodatkowe opcje. W dniu dzisiejszym mamy bardzo szeroki zakres i możemy sobie dopasować odpowiedni sprzęt pod nasz styl życia. I to jest coś, co bardzo cenię w dzisiejszych czasach. Także trzymajcie się w zdrowiu i pokoju i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!